Witam Państwa na briefingu prasowym Klubu Radnych Nowej Lewicy w Włocławku. Dzisiaj wraz ze mną w briefingu udział bierze Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jana Kupisz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Rutkowska, Panowie Radni Krzysztof Grządziel oraz Czesław Zarzeczny. Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa o krótkie spotkanie jeszcze przed sesją. W związku z tym, że zostało upublicznione studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy linii kolejowych, które mają przebiegać przez Włocławek, a które będą łączyć nasze miasto z Płockiem w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystkie te warianty, które zostały upublicznione, budzą nasze wątpliwości. Mamy świadomość tego, że oczywiście transport publiczny należy rozwijać z różnych względów, i ekonomicznych, zarówno, ale również i ekologicznych, jeśli chodzi o poprawę dostępności połączeń w naszym kraju. Niemniej rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego nie może oznaczać regresu dla naszego miasta i nie może oznaczać strat, które będą ponosić mieszkańcy naszego miasta oraz tutejsi przedsiębiorcy. W związku z tym Klub Radnych Nowej Lewicy na kolejnej, nie tej, która jest dzisiaj z racji tego, że dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym, ale zaraz na kolejnej sesji Rady Miasta Włocławek zaproponuje stanowisko Rady Miasta, w którym wyrazi sprzeciw wobec wszystkich planowanych rozwiązań budowy idących przez nasze miasto. Chcę jednocześnie podkreślić, że my mamy świadomość tego, że to trzeba zrobić, natomiast uważamy, że ta budowa, która połączy nasze miasto, musi je ominąć w sposób naturalny. Są inne warianty, są inne możliwości rozwiązania i na pewno o nich będziemy mówić zarówno na sesji, ale także na planowanych konsultacjach społecznych, które przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego zapowiedzieli na 21 lub 22 listopada w naszym mieście. Więcej o szczegółach powie radna Joanna Kupisz. Bardzo proszę. W mojej ocenie, w naszej ocenie, projektowanie tak wielkiej inwestycji rozpoczęło się w odwrotnej kolejności, bo jako jednostka samorządu terytorialnego wraz z mieszkańcami ustawowo mamy prawo do decydowania o inwestycjach, które bezpośrednio nas dotyczą. W tej sytuacji konkretnej, no jak Państwo wiedzą i za Państwa pośrednictwem też było mieszkańcom przekazywane, przedstawiono 6 wariantów, z czego 4 przebiegają przez nowe, rozwijające się osiedle Rybnica. Mieszkańcy tego terenu czy tego osiedla zainwestowali niemałe pieniądze i nadal jest wiele domów w budowie. Nikt wcześniej w ogóle nie myślał o tego typu rozwiązaniach. Jest bardzo dużo niewiadomych. Gdyby rzeczywiście doszło do ewentualnej budowy, mieszkańcy mają obawy co do kwot, jakie by im były wypłacone, czy to byłaby wartość rynkowa, czy odtworzeniowa. Ale to jest dopiero druga strona medalu. Ta pierwsza to jest właśnie taka, żeby nie dopuścić do tego, czy nie doprowadzić, aby przez środek osiedla Rybnica biegła ta linia szybkich kolei. Jest jeszcze inny wariant przy ulicy Płockiej. To już w ogóle w naszej ocenie jest takie rozwiązanie irracjonalne. A więc uważamy, że najpierw konsultacje z mieszkańcami, z władzami miasta, aby znaleźć optymalne rozwiązanie przebiegu tych linii, dopiero później opracować jeden najlepszy wariant i przedstawić mieszkańcom, bo tak naprawdę jesteśmy świadkami jednego wielkiego niepokoju, który towarzyszy nam zarówno jako władzom, które w związku z tym terenem mamy bardzo poważne zamiary, jeśli chodzi o modernizację, o przeprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjne, o infrastrukturę drogową, a natomiast wnioskodawcy czy pomysłodawcy tego projektu w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Także stąd taki pomysł nasz, taka inicjatywa nasza, aby takie stanowisko przedstawić. Mamy nadzieję, że Rada Miasta zaakceptuje nasze stanowisko, przekażemy do właściwych organów państwa również. Jeśli można. Bardzo proszę. Do tej pory właściwie słyszeliśmy w mediach i z mediów dowiadywaliśmy się, że w innych miejscach Polski mieszkańcy protestują, ponieważ nagle dowiadują się, że właśnie koleje szybkich prędkości będą przebiegały przez albo przez ich dom, przez ich podwórko.
Wydawało się, że to jest odległe od Włocławka. Niestety okazuje się, że i nasze miasto będzie borykało się z tym problemem. Dlatego też to nasze stanowisko, żebyśmy zaakcentowali, spróbowali podjąć wszelkie działania, wszelkie możliwe działania, aby te koleje, które mają powstać, jednak powstały nie kolidując z obecnymi, istniejącymi już, czy budującymi się domami, czy również z działkami, bo tu koleżanka jeszcze nie wspomniała, że przecież także mają przebiegać, ta trasa ma przebiegać przez działki Rybnica, bodajże tam Wiosenka chyba czytałam. W związku z tym ludzie, którzy zainwestowali w te działki, od lat je użytkują, to jest ich całe życie i teraz nagle okazałoby się, że po prostu to stracą. Dlatego bardzo zachęcamy wszystkich zainteresowanych, żeby wzięli udział właśnie też w konsultacjach, które odbędą się chyba w Szkole Podstawowej nr 2, tak? 22 listopada o godzinie 17. Zachęcamy, zapraszamy, przyjdźcie Państwo, powiedzcie, co myślicie, co czujecie w związku z tymi projektami. Dziękuję. Dziękuję. Jako radni Rady Miasta również popieramy apel, który wystosowała Pani Wójt Gminy Włocławek do pana premiera 27 października 2022 roku. Szeroko opisała wady i zalety tego i ewentualne zalety tych połączeń kolejowych z CPK, ale generalnie wszystkie warianty przez nią, przez gminę, które przebiegają właśnie po terenach gminy, ale i też po terenach naszych Włocławka, no, są raczej nie do zaakceptowania. Przeprowadzenie mostu kolejowego szybkich prędkości nad ciekiem wodnym, czyli nad tak zwanym jeziorem, naszym zalewem włocławskim, no jest to chyba pomysł bardzo nietrafiony. Dziękuję. Dwa zdania, jeśli można. Jest takie powiedzenie, nic o nas bez nas. I po to między innymi tu dzisiaj przed Państwem występujemy, by w pełni poprzeć i solidaryzować się z mieszkańcami Włocławka, którzy no już znając te projekty, bardzo mocno sprzeciwiają się. Mam świadomość, że taka linia szybkiego ruchu jest nam potrzebna i jest zapewne jakieś optymalne rozwiązanie, które pozwoli, nie naruszając zbytnio interesów poszczególnych mieszkańców, znaleźć takie rozwiązanie. Myślę, że miasto w tym kierunku wraz z mieszkańcami i myślę, że przy dobrej woli także przyszłych inwestorów powinno znaleźć takie rozwiązanie. Będziemy w tym czynnie uczestniczyć, no bo nie możemy pozwolić, abyśmy zostali w tyle, powiedzmy, za rozwojem technologicznym, w tyle za możliwościami szybkiego, powiedzmy, komunikowania się. To jest potrzebne. Każda inwestycja przynosi dla danego regionu, powiedzmy, korzyści. W tym wypadku myślę, że takie rozwiązanie jest i tylko trzeba dobrej woli. Miasto Włocławek, jak i mieszkańcy tą wolę posiadają. Chętnie będziemy szukać wspólnego rozwiązania, aby wszyscy byli zadowoleni. Szanowni Państwo, reasumując, nie jesteśmy przeciwni. Popieramy rozwój, popieramy fakt, że Włocławek będzie w przyszłości posiadał to dobre połączenie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale nie może się obyć kosztem mieszkańców czy podmiotów gospodarczych, które w naszym mieście funkcjonują. To stanowisko, mamy nadzieję, zostanie podjęte na kolejnej listopadowej sesji Rady Miasta Włocławek, ale również prześlemy je wszystkim parlamentarzystom z naszego regionu, tak aby oni również włączyli się w czynny udział, żeby te warianty, które są dla nas niekorzystne, zatrzymać. Szczególnie tutaj liczymy na aktywność parlamentarzystów związanych z Włocławkiem i regionem włocławskim, bo to przede wszystkim na ich barkach będzie leżała ta dodatkowa odpowiedzialność. Z naszej strony to wszystko. Jeżeli macie jakieś Państwo pytania, chętnie się do nich ustosunkujemy.